słowo Xbox nieodłącznie kojarzy nam się z konsolą. Ale granie na PC jest tak samo ważną częścią świata Xboxa, więc chcemy pomóc Wam wyciągnąć z tego doświadczenia jak najwięcej. Przygotowaliśmy dla Was kilka wskazówek dotyczących tego, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o optymalizację PC pod kątem grania. Zaczniemy od czegoś oczywistego. Pierwszym krokiem, by przygotować komputer do grania, jest pobranie najnowszego systemu operacyjnego firmy Microsoft, Windowsa 11. Wiecie, ten, który został opisany jako najlepszy w historii system Windows dla graczy. Co może brzmieć trochę jak przechwałka, ale hej, jeśli coś jest dobre, to trzeba to chwalić. Dzięki funkcji Auto HDR, która sprawia, że grafika naprawdę rzuca się w oczy, obsłudze Direct Storage, dzięki której gry działają szybciej niż kiedykolwiek, oraz wbudowanej aplikacji Xbox App, która sprawia, że wszystko przebiega bezproblemowo, Windows 11 to w zasadzie zastrzyk energii dla Waszego komputera, który z pewnością poprawi wrażenia z gry bez względu na to, z jakim sprzętem macie do czynienia. Niemniej jednak sam sprzęt wciąż jest ważny, więc porozmawiajmy o kilku kwestiach, które warto wziąć pod uwagę, jeżeli planujecie spędzać dużo czasu grając na PC. Jeśli próbujecie złożyć komputer gamingowy z dużą mocą obliczeniową, pierwszą rzeczą, którą będziecie chcieli załatwić, jest dysk SSD, czyli Solid State Drive. Nie zagłębiając się zbytnio w technologiczne zawiłości, dysk SSD różni się od tradycyjnego dysku twardego tym, że przechowuje dane w sieci połączonych ze sobą dysków pamięci flash, co zasadniczo pozwala mu działać o wiele szybciej. Oznacza to krótszy czas uruchamiania komputera, krótszy czas uruchamiania gier i krótszy czas wpatrywania się w ekrany ładowania po rozpoczęciu gry. Jedną z większych innowacji w najnowszej generacji konsol Xbox było dodanie dysku SSD, więc jeśli chcecie, by Wasz komputer dorównał płynności, jaką zapewniają konsole Xbox Series X i S, dysk SSD jest koniecznością. Ponadto, dzięki setkom gier dostępnych w ramach Xbox Game Pass, będziecie potrzebować całej pamięci, jaką tylko zdołacie uzyskać. Na szczęście, podczas gdy dyski SSD były kiedyś zaporowo drogie, teraz powinniście móc wybrać przyzwoity dysk w całkiem rozsądnej cenie. Dobrym przykładem może być tu 1-terabajtowy SSD Western Digital NVMe. Warto również zapoznać się ze specyfikacją gier, które chcecie zagrać, by dowiedzieć się, co jeszcze musi mieć Wasz komputer, żeby czerpać z nich jak najwięcej korzyści. Może będziecie chcieli zmienić swoją kartę graficzną, żeby odblokować pełny potencjał wizualny gier, lub włożyć trochę więcej pamięci RAM, żeby działały gładko i płynnie jak błyskawica. Ostatnio ulepszaliśmy komputer w naszym Xboxowym studio, wyposażając go w 16 GB pamięci RAM działającej z częstotliwością 3200 MHz. I to naprawdę zrobiło różnicę, jeśli chodzi o wydajność gier. Na szczęście w dzisiejszych czasach większość dużych tytułów daje nam jasny obraz tego, czego będziemy potrzebować do ich poprawnego działania. Na przykład Playground Games było na tyle uprzejme, by opublikować zalecane specyfikacje przed listopadową premierą Forza Horizon 5, dając nam do zrozumienia, że jeśli chcemy doświadczyć wyścigów na najwyższym poziomie, musimy mieć 16 GB pamięci RAM i 110 GB na dysku SSD. I to jest właśnie wspaniała rzecz w graniu na PC. Możecie ulepszać swój sprzęt na bieżąco, w zależności od tego, czego faktycznie potrzebujecie. Oczywiście cała ta moc nie będzie warta złamanego grosza, jeśli ekran, na którym wyświetlane są obrazy, nie będzie wystarczająco dobry. Jeśli naprawdę chcecie docenić psychodeliczne dziwactwa Psychonauts 2 albo precyzyjnie celować w Halo Infinite, będziecie potrzebować porządnego monitora. Oczywiście to, jak bardzo wypasiony będzie Wasz monitor, zależy w dużej mierze od tego, ile chcecie wydać, ale jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszą z nich jest zgodność z HDMI 2.1. Ten zgrabny kabelek, który znajdziecie też w każdym zestawie z konsolą Xbox Series X, jest w stanie przekazywać informacje znacznie szybciej niż poprzednie wersje, oferując o wiele lepsze wrażenia wizualne. Od tego momentu wszystko sprowadza się do trzech parametrów: rozdzielczości, częstotliwości odświeżania i czasu reakcji. Monitor o rozdzielczości 1920x1080 lub 1080p zapewni Wam wystarczająco dobry obraz HD i raczej nie schodzilibyśmy poniżej tych wartości, natomiast wybór rozdzielczości 4K pozwoli Wam upchnąć na ekranie o wiele więcej pikseli. Częstotliwość odświeżania mówi nam natomiast, ile razy na sekundę monitor będzie aktualizować informacje na ekranie, i tutaj najlepiej celować w opcję 120 Hz.
Im krótszy czas reakcji monitora, tym szybciej każdy piksel będzie zmieniał kolor i tym mniej prawdopodobne jest, że pojawi się rozmycie czy opóźnienie. Wszystko to może wydawać się kwestią drobnych detali, ale ta dodatkowa płynność może zrobić ogromną różnicę, gdy pędzicie w kierunku mety w Forza Horizon 5 albo walczycie z nieumarłymi w Back 4 Blood. Ostatnią rzeczą, o której należy pamiętać, jest rozmiar ekranu i choć większy jest generalnie lepszy, najlepiej znaleźć równowagę pomiędzy rozmiarem a jakością, by zapewnić sobie najlepszy możliwy obraz. Osobiście, grając przy biurku, uruchamiam swoje gry na 27-calowym monitorze AOKa z częstotliwością odświeżania 120 Hz i generalnie lubię rozdzielczość 1440p. Taki idealny punkt pomiędzy HD a 4K. Kiedy już podłączycie Wasz piękny, nowy monitor, pobawcie się trochę jego ustawieniami, by wycisnąć z niego co najlepsze. I to dotyczy zarówno samego komputera, jak i poszczególnych gier. Piękno grania na PC polega na tym, że nigdy nie zabraknie Wam możliwości. Pierwszą rzeczą, którą należałoby zrobić za każdym razem, gdy zabieramy się za nowe gry, jest wyszukanie najnowszych sterowników karty. Są one w zasadzie jak aktualizacje oprogramowania dla Waszych kart graficznych, które pozwalają im działać jeszcze lepiej. Nie jesteście pewni, jaką kartę graficzną posiadacie? Po prostu zajrzyjcie do menu Informacje systemowe na komputerze, a następnie odwiedźcie stronę producenta, by sprawdzić, jakie sterowniki są dostępne. Poszczególne tytuły mogą nawet pozwolić Wam na dostosowanie dodatkowych detali, od jakości cieni i odbić po ilość detali, które zobaczycie wokół siebie, a także zablokowanie liczby klatek na sekundę na poziomie, który Wasz komputer jest w stanie bez problemu obsłużyć. Weźmy na przykład Halo Infinite. Pozwala ono na zmianę pola widzenia, dzięki czemu możecie dopasować swoje ustawienia, by uzyskać zabójczą precyzję. Niektórzy gracze decydują się nawet na zainwestowanie w zakrzywiony monitor, by jeszcze bardziej poprawić ten aspekt, co jest kolejną opcją do rozważenia. A gry takie jak Gears 5 są szczególnie przyjazne, ponieważ pozwalają na podgląd takich rzeczy jak anti-aliasing i filtrowanie anizotropowe, dzięki czemu możecie sprawdzić, które ustawienia są dla Was najlepsze, nawet jeśli nie macie zielonego pojęcia, co te słowa oznaczają. Mówiąc bardziej ogólnie, V-Sync lub synchronizacja pionowa jest czymś, co wiele komputerów PC jest w stanie obsłużyć. I jest to świetny sposób na pozbycie się tego strasznego efektu rozdarcia ekranu, który występuje, gdy komputer próbuje wyświetlać fragmenty wielu klatek w tym samym czasie, co prowadzi do chaotycznego, podzielonego obrazu. V-Sync rozwiązuje ten problem, dopasowując liczbę klatek na sekundę w grze do częstotliwości odświeżania monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę bez względu na to, jak szalona będzie akcja na ekranie. Jedną z podstawowych decyzji dotyczących ustawień, którą będziecie musieli podjąć, jest to, czy chcecie grać na pełnym ekranie, gdzie otrzymacie najbardziej wciągające wrażenia wizualne, czy w trybie okna, który pozwala na łatwiejsze przeskakiwanie między grą a innymi aplikacjami, takimi jak Discord, a także innymi ekranami, jeśli korzystacie z wielu monitorów. Dla wielu graczy tryb okna bez obramowania stanowi miły kompromis, który oferuje bogate wrażenia wizualne, w które można łatwo wskoczyć i równie łatwo z nich wyskoczyć. Jeśli lubicie grać w gry na pełnym ekranie, ale chcecie nadal móc szybko przeskakiwać do innych aplikacji, polecamy ustawić rozdzielczość gry i częstotliwość odświeżania na taką samą jak na ekranie głównym. To znacznie przyspieszy przełączanie się między okienkami. Oczywiście żaden komputer do gier nie byłby kompletny bez odpowiedniej aplikacji. Xbox App jest rzecz jasna numerem 1 na liście i znajdziecie ją już zainstalowaną na pulpicie, jeśli pobierzecie Windows 11, co szczerze mówiąc brzmi jak idealna kombinacja. Możecie w niej sprawdzić bogatą bibliotekę gier dostępnych w ramach Xbox Game Pass dla PC, a nawet streamować gry przez chmurę, jeśli nie macie zbyt wiele miejsca na dysku twardym. Naprawdę trzeba ją mieć, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie najważniejsze premiery Day One, które systematycznie się pojawiają, w tym takie pecetowe hity jak Football Manager 2022 czy Age of Empires 4. Możecie też odwiedzić sklep i strony społecznościowe, co daje wiele okazji do poznania bliżej świata Xboxa. A jeśli lubicie sobie pogawędzić, prawdopodobnie zechcecie też skorzystać z Discorda, żeby ułatwić sobie i znajomym kontakt w trakcie gry. W ten sposób macie możliwość korzystania z usługi Xbox Party Chats oraz Discorda, bo przecież nikt nigdy nie narzeka na zbyt duży wybór, prawda?
Na koniec drobna kwestia związana z tym, czego faktycznie będziecie używać do sterowania. Bez względu na to, jak dobry jest Wasz komputer, jeśli nie macie urządzenia wyjściowego, na którym dobrze Wam się gra, będziecie po prostu oglądać swoje porażki w niesamowicie wysokiej rozdzielczości. A tego przecież nikt nie chce. Niektórzy pecetowi gracze są zwolennikami myszy i klawiatury. I nie da się ukryć, że chirurgiczna precyzja dobrego klikera jest nieoceniona, gdy próbujemy wydawać polecenia w grze strategicznej. Niezależnie od tego, czy oznacza to zarządzanie całym narodem, czy tylko lokalną drużyną piłkarską. Niektórzy fani pierwszoosobowych strzelanek przysięgają, że mysz to najpotężniejsza broń na polu bitwy, idealna do zdobywania dominacji w grach takich jak na przykład seria Battlefield. Jeśli zależy Wam na jak najlepszym czasie reakcji, zawsze warto skorzystać z opcji przewodowych. Jeśli jednak wolicie trzymać w dłoniach kontroler, z pewnością ucieszy Was fakt, że bezprzewodowy kontroler Xbox można zsynchronizować z komputerem za pomocą kilku kliknięć dzięki łączności Bluetooth. Inną opcją są kontrolery przewodowe, a także kontroler adaptacyjny Xbox, który można dostosować do własnych potrzeb. Więc ostatecznie nie ma tu złych wyborów. Chodzi tylko o to, by znaleźć rozwiązanie, które jest dla Was odpowiednie. Łatwo jest się poczuć zagubionym w świecie grania na PC, więc mamy nadzieję, że ten materiał podpowiedział Wam co nieco na temat tego, jak przygotować swój komputer przed następną gamingową przygodą. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, by zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!